Cześć kochani, witam Was w projekcie Denko. Dzisiaj bierzemy sobie na tapetę wszystkie kosmetyki, które mi się wykończyły. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało, że z jednej strony jestem bardziej oświetlona, ale jest jeszcze dzień i nie chcę, wiecie, wystawiać lamp, żeby było sztuczne światło, jednak wolę nagrywać przy naturalnym, a z tej strony mam okna, dlatego tak będę wyglądać. Takie małe wytłumaczenie, ale przechodzimy do rzeczy, bo jak widzicie, trochę ich jest. I zaczniemy sobie może od żelu pod prysznic. Jest to żel pod prysznic z Biedronki. Bardzo fajny żel o zapachu zbliżonym do jednego z moich ulubionych żeli z Palmolive. Chyba z orchideą, taki fioletowa wersja. Tylko ten jest o zapachu magnolii i pitai. Kremowy żel pod prysznic z ekstraktem z pitai. Jest on bardzo podobny zapachowo, aczkolwiek wyczułam tutaj taką nutkę troszkę migdała, więc jest on dosyć słodki. I powiem Wam, że on pod koniec niestety tak jakby troszeczkę zaczął mnie wysuszać. No jednak to jest, wiecie, ogromna butla, 750 ml. Ale to dopiero było pod koniec, więc nie wiem do końca, czy to było to, czy coś innego mnie przesuszyło, nie mam pojęcia. W każdym razie z tego żelu byłam bardzo zadowolona. No i wiecie, za taką cenę to nie ma co tam dyskutować. Kolejny żel, jest to już bardziej naturalna wersja, czyli żel z Yope. A tak właściwie to nie jest żel, sorry, tylko to jest mydło w płynie. Ale ja tego używałam jako żel pod prysznic o zapachu werbeny. I słuchajcie, tak strasznie chciałam przetestować jakiś żel właśnie z Yope, naturalny. Ale żaden zapach mi się nie podobał. Nie wiem, jakiś mały wybór był w ogóle, jak byłam w Gdańsku w galerii. I jako ten jako jedyny tak w sumie mi podpasował. On jest troszeczkę taki jakby cytrusowy, cytrynowy. No, coś takiego. Też nie jest to do końca moja bajka, na lato idealny, na zimę już tak mniej, bo ja jednak wolę takie słodsze zapachy. Ale bądź co bądź, bardzo dobrze moja skóra na niego reagowała. Nic mnie nie swędziało, nic mi nie wyszło, żadne krostki, plamki, nic kompletnie. Więc jeżeli macie wrażliwą skórę, to z całego serca Wam polecam te żele. Co do żeli, czy my tutaj coś jeszcze mamy? Chyba z żeli to by było tyle. A nie, jeszcze mam tutaj, wiecie co, taką miniaturkę. Jest to, taki obklejony w ogóle, pianka z Ritualsa o zapachu sakura, chyba taki to jest zapach. I słuchajcie, tu jest taki szkopuł, bo ten żel pachniał przepięknie, w ogóle ten zapach jest cudowny, ale miałam też taką miniaturkę balsamu, jeszcze mam chyba mydełko i coś jeszcze w zestawie, czego jeszcze nie zużyłam. I ten balsam miał jakiś taki dziwny z tyłu, taki zapaszek, który nie bardzo mi odpowiadał, jak się posmarowałam. Niby jak wąchałam z opakowania, to on pachniał tak samo jak ten żel, że cudownie pachnie ta pianka, cudownie, przecudownie. No wiadomo, nie jest to na długą, jakby długie używanie, no bo to jest pianka, szybko się zużywa, tym bardziej w takiej małej, podróżnej pojemności. Ale no ten balsam tak średnio zużyłam, potem już tak na nogi bardziej używałam, żeby tutaj koło nosa mi nie latał ten zapach. Ale coś mi nie pasowało w tym balsamie. No ale wracając do żeli, a właściwie do skrabu, to mam tutaj skrab z Soap & Glory. Ja bardzo lubię ten zapach, jest on co prawda bardzo intensywny, bardzo wyczuwalny, więc jeżeli chcecie spróbować czegoś, czego nie ma w Polsce, ale jesteście wrażliwe na punkcie zapachów, to no tak nie do końca. Fajny zdzierak, nie jest też taki hardkorowy bardzo. Powiedziałabym, że to jest taki skrab, który można nawet stosować tak co drugi dzień sobie na spokojnie, ale tak jak mówię, zapach jest bardzo intensywny. Ostatnia rzecz do ciała, która jest właściwie cała nowa, aż wstyd się przyznać. Jest to balsam z Michaela Korsa i to była... Jaki to był zapach? Wiecie co, nie pamiętam, bo to było na perfumach napisane, więc nie wiem, jaki to jest zapach. W każdym razie tak się właśnie kończą zakupy zapachów. Jeżeli nie pochodzicie z tym zapachem dłużej, nie oswoicie się, nie stwierdzicie, czy on Wam pasuje. No i potem są takie kwiatki. To jest akurat bardzo, bardzo stare. Ja nie wiem, czy to ma ponad 2 lata grubo. Dlatego to idzie do wywalenia, bo po prostu myślę, że już jest dawno po terminie. I zapach jest dla mnie za mocny, za intensywny. Perfumy oddałam znajomej, jej się bardzo podobały. No a balsam w ogóle chyba o nim zapomniałam i tak stał w łazience, stał. No i idzie niestety do wyrzucenia. Co do ciała, to już chyba tyle tutaj będę miała. Do włosów mam szampon. Szampon jest super soft ze Schwarzkopf. Zielona wersja, zwykły, najzwyklejszy szampon. Tu jest chyba do objętości, tak? Spoko. Krzywdy mi nie zrobił, nie obciążył mi włosów. To najważniejsze. No i ty,
tyle w sumie, no szampon jak szampon. Ale drugi szampon jaki mam, kurczę, jakoś się ciemno zaczyna robić, drugi szampon jaki mam, niestety on na początku był fajny, ale potem te moje włosy jakby się tak troszeczkę przeproteinowały, bo nie z kreatyną, i zaczęły mi się puszyć, tutaj jakoś tak miałam ulizane, przyklapnięte, no więc nie wrócę do tego szamponu. Jest to szampon z ziai, kozie mleko, szampon z keratyną, włosy suche, szorstkie, bez połysku, wzmacnianie, wygładzanie. No i na początku miałam taki efekt, ale potem niestety troszeczkę się nie polubiliśmy z tym szamponem. I nie jest to jakiś totalny bubel, bo podejrzewam, że w zależności od rodzaju włosa, czy macie niskoporowate, czy wysokoporowate, czy średnioporowate, to sprawdzi się Wam albo i nie. W każdym razie u mnie na dłuższą metę niestety nie wypaliło. Ja podejrzewam, że mam włosy średnioporowate. Nie wiem, słuchajcie, robiłam, w ogóle jaka tu antena mi piękna stoi, ta-dam! No, robiłam sobie takie testy na porowatość włosów, ale nie wiem do końca, nie jestem pewna, wydaje mi się, że mam średnio porowate. No, ale to tak, wiecie, by the way. Okej, okay, tonik z ziai, który też miałam już bardzo długo, końcówkę już wylałam, bo był po terminie. W sprayu, bardzo fajna opcja, nawet nie tylko jako tonik, ale też on jest akurat z kwasem hialuronowym, jagody akai. Nie tylko jako tonik, ale też jako mgiełka, na przykład jak idziecie na wakacje, jest gorąco, żeby się spsikać w ciągu dnia, taką ulgę sobie dać dla skóry, jeżeli nie macie na przykład wody termalnej. Nie jest to wiadomo tak naturalne, ale zawsze to jest jakaś opcja. Albo włożyć sobie do lodówki też i po przyjściu skądś, jak jest bardzo gorąco, spsikać twarz. Zapach jest wyczuwalny i na dłuższą metę też troszeczkę on mnie tak pod koniec męczył. Nie było to jakieś takie, wiecie, bardzo uciążliwe, ale jednak. No, co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Niedrogie, wiecie, kosmetyki z ziai nie są drogie. Nie wiem, może teraz jak będę w Polsce, to sobie kupię jakąś inną wersję, bardziej taką neutralną, mimo że zapach jest bardzo ładny, naprawdę. Miałam też serum z tej wersji, było też super pod makijaż, takie na dzień, delikatne, leciutkie. No, więc tyle. Drugi tonik, który musiałam cały wylać, bo zapomniałam o nim, miałam go w zapasie, który bardzo lubię, jest to tonik z ziai witaminowy, odświeżenie, nawilżenie, każdy rodzaj cery dojrzałej. No tak, jest to do cery dojrzałej, ale wiecie, jakoś tak w przypadku toniku nie bardzo na to patrzę. Po prostu on się u mnie super sprawdzał, widziałam różnicę po użyciu tego toniku, no ale niestety poszedł do kosza. Tak. I tonik, który idzie u mnie jak marzenie, jest to tonik z korany, już też tyle razy Wam pokazywałam i krem, i tonik, tu akurat mam tonik, bo szybciej się wiadomo kończy niż krem, kremu jeszcze mam troszeczkę. Jest to tonik oczyszczający, pielęgnujący, jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, to tak w skrócie powiem Wam, że jest to ratunek dla cery trądzikowej. Może wiecie, nie z jakimiś wykwitami, bo ja też się tutaj tak aż tak nie znam, ale jeżeli macie jakieś drobne wypryski czy problemy z cerą, to naprawdę spróbujcie tego produktu, najlepiej właśnie w komplecie tonik z kremem. Ja go zazwyczaj używam na noc, po prostu tonikiem przymywam, wiadomo, po umyciu twarzy dla wyrównania pH i na to nakładam krem i taka jest moja wieczorna, szybka pielęgnacja. Jak nie nakładam maseczek czy czegoś tam, czy peelingu nie robię, to mi się to sprawdza genialnie. Dezodorant, o którym też Wam już wspominałam, chyba w jakimś, chyba w holu z Tajlandii, tak, w holu z Tajlandii Wam wspominałam. Jest to taka malutka wersja Rexony i też tu jest zapach sakura. Jest takie jakby drzewko, kwiaty wiśni, coś takiego narysowane, zapach bardzo ładny. Jest on w sprayu, tak jak widzicie. Troszeczkę inna forma niż u nas, bo u nas to jest zabudowane, po prostu tutaj się psika, a tutaj mamy normalnie spray, atomizer. Co do rzeczy zapachowych, mam tutaj już tłuste opakowanie po moim Passione, nie mam pojęcia, chyba Passione. Po prostu to jest tak cudowny zapach. O Boże, no uwielbiam. Mam jeszcze końcówkę tego klasycznego C, ale on mi jakoś zbrzydł, powiem Wam, i go tak używam jak gdzieś wieczorem na jakieś wyjście, ale tak na co dzień już raczej go nie używam, za to ten szybko poszedł. Nie ukrywam, że szybko poszedł i tak żałuję, że się już... Może coś jeszcze? Nie? Przepiękny zapach, przepiękny. Dwa moje ulubione podkłady, jest to Dark Panda, czyli BB Cream ze Skin 79 i teraz żałuję, tak żałuję, że nie zamówiłam sobie, bo na stronie była taka promocja chyba od godziny 11, która zaczynała się od 40% i potem stopniowo tam co kilka procent chyba spadała co jakiś czas
i się zagapiłam i nie zamówiłam tego podkładu, a jest to mój ulubiony podkład, jest idealnie dobrany do mojej bladej, śnieżnej skóry. No ale trudno, nie zamówiłam. A drugi podkład jest to produkt z Biedronki Illumi, rozświetlający w kolorku 01. Ta panda też to jest najjaśniejszy kolor. Idealny podkład, który mi się aż tak nie ściera z nosa, bo ja mam ten problem, że nareszcie twarzy mi się podkład utrzymuje, ale z nosem mam problem. Także to są moje dwa ulubione, ukochane podkłady i teraz jak będę w Polsce, to mam nadzieję, że uda mi się zrobić zapas, chociaż mówię Wam, grafik mamy tak napięty zawsze jak przyjeżdżamy do Polski, że no mam nadzieję, że uda mi się skoczyć do Biedronki chociaż. Coś, co jest calusieńkie, ale zrobiło się, nie wiem dlaczego, mimo że data jest jeszcze dobra, zrobiło się mętne. Jest to serum z Bielendy, ta zielona wersja, mezo serum. Ono w ogóle jakieś takie dziwne się zrobiło w środku, jakby, nie wiem, jakby się zepsuło, tak wygląda. Nie wiem, czy ja jestem za mało cierpliwa, czy co, ale totalnie się u mnie nie sprawdziło to serum, mimo super opinii w ogóle dziewczyn w internecie na jego temat. To wysypywało mnie zapach przepiękny, taki, wiecie co, taki salonowy, jakbyście poszły do kosmetyczki czy do kosmetologa na zabieg, to mi się kojarzy właśnie z takim przyjemnym, luksusowym zapachem. No niestety nie sprawdziło się to u mnie i tak stało i niestety do wywalenia, chyba że, bo to jest serum ogólnie, wiecie co, chyba z kwasem jakimś, tak, kwas migdałowy, AHA, kwas laktobionowy, PHA, witamina B3, nie wiem, może mi po prostu wysypało na początku, powinnam to przetrzymać, stosować dłużej i wtedy byłoby lepiej, nie mam pojęcia, ale no ja kupuję kosmetyki po to, żeby od razu jakby, wiecie, no był jakiś efekt, a nie, że ja muszę miesiąc czekać, aż mi, wiecie, wysypie mnie, a potem wrócę do stanu pierwotnego. Tak jak nagrałam film na temat kosmetyków Forever i to jest bardzo kontrowersyjny film i tam już ja się nasłuchałam, że się nie zna na tej firmie, że to, że tamto. Słuchajcie, jeżeli coś się u mnie nie sprawdza, ja się z tym z Wami dzielę po prostu. I jak coś nakładam na twarz i mam potem czerwoną, piekącą twarz, to nieważne, czy to będzie trwało 5 minut, czy nie wiem, czy przez miesiąc, żeby się przyzwyczaić. Po prostu ja nie chcę czuć dyskomfortu. Jeżeli za coś płacę, to chciałabym, żeby to działało. I tyle. Co nie? No. Kolejna rzecz, która się u mnie nie sprawdziła, jest to olejek z nasion konopnych. Już pomijając to, że wiecie, zapach można przeżyć, śmierdzi okrutnie. Był bardzo taki, chciałam powiedzieć oleisty, no jak to olejek, nie? Ale taki mało się wsiąkał w skórę, nie dość, że śmierdział, był zabarwienia takiego żółtego, więc na trzeba było uważać, jak na przykład na noc się kładłyście, żeby na poduszce się nic nie odbiło, ale też niestety mnie potem wysypywało i ani mi to się nie sprawdziło do twarzy, ani mi się to nie sprawdziło do włosów, więc ja nie wiem, ja chyba to wiecie co, w ogóle tak patrzę, bo to jest puste, ja chyba to wylałam. Dwa korektory pod oczy, jeden bardzo kryjący, czyli Lasting Perfection, ciężki, kryjący korektor, ale ja go bardzo lubię, co prawda też ja nie kupuję go tak, żeby jeden po drugim, bo no on dosyć jednak przesusza tą skórę, obciąża, więc tutaj po tym stosowałam z L'Oreala Lumi Magique, ten korektor też taki dosyć sławny w pędzelku, no za to ten już jest już bardzo taki leciutki, delikatny, fajny do skóry dojrzałej, nie jest za bardzo kryjący, jeżeli nie macie za dużych sińców pod oczami, to tak dla odświeżenia, dla tak promienistej skóry pod oczami to Wam polecam, ale jeżeli chcecie zakryć jakieś sińce, no to to nie jest korektor do tych zadań. Tutaj jeszcze widzę, że się stara moja gąbeczka Pałęta. Jest to, tak, wiecie co, tak z daleka Wam pokażę, bo o Jezu, cała w kurzu jest. Jest to gąbeczka w czarnej wersji z Conmison z AliExpress, którą ja kończę, zamawiam. Żadnej innej wersji kolorystycznej nie testowałam, słyszałam, że ta czarna jest najlepsza, ale może teraz dla odmiany zamówię jakąś inną w ogóle gąbeczkę. No nie wiem. Tą zamawiam, bo wiem, że ona się u mnie sprawdza i po prostu zawsze ją mam w zapasie. Mam tutaj pomadkę z Bourjois i to jest ta wersja taka aqualak chyba, taki lakier wodny do ust. On jest w przepięknym kolorze, tak jakbym powiedziała, moich ust. Wiecie, każdy, no, każdy ma inny kolor, odcień ust. I tak patrzę, jaki to jest kolor. 01, ale wiecie co, jest zamazane, zdrapane czy coś, więc Wam nie powiem. Jest to 01 w, no mówię, przepięknym, takim naturalnym, brzoskwiniowo-różowym kolorze. Coś takiego wyglądało bardzo naturalnie, ten lakier na ustach, ale po pewnym czasie zaczął się jakby tak
nie wiem, dziwna konsystencja się z nim jakby zrobiła i zaczął robić takie plamy, zaczął się nieregularnie nakładać, no i do kosza. I ostatnia rzecz, słuchajcie, z tego denka, to jest tusz z Maybelline Lash Sensational i bardzo dobrze wspominam ten tusz. Ma taką silikonową, bananową szczoteczkę, bardzo fajny tusz, teraz mam tusz z Eveline. Niestety, no tak średnio z tym tuszem, nie jest to tragedia, ale ten o niebo lepiej, więc jeżeli się zastanawiacie nad nim, to Wam bardzo polecam. I to by było na tyle w tym denku, mam nadzieję, że Wam się podobało, że skorzystacie z mojej opinii, w sumie nawet nie wiem, czy to było większość bubli, czy takich średniaczków, tak chyba trochę pół na pół, nie? No, więc nie zapomnijcie o kciuku do góry, o naciśnięciu suba, a my widzimy się w kolejnym filmie. Przesyłam buziaczki, pa pa.